czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Security Booth Director's Cut. Słuchajcie, na początek może kilka teorii, bo tutaj gra nas jakby zachęca do tworzenia tworzenia jakichś wizji tego, co mogło się wydarzyć. W komentarzach też pokusiliście się o pewne obserwacje, o których chciałbym powiedzieć. Więc zacznijmy może od tego, co najbardziej mnie ciekawiło, czyli ten dźwięk na samym końcu, który ewidentnie był puszczony od tyłu, nie? To teraz posłuchajcie, ja go będę odpalał, mam go tu przygotowanego u siebie, na dysku, odwróconego, uwaga, czy jesteście gotowi, słuchamy, a potem będziemy analizować słowa. Shut it down now! Don't shut down! Help! Hold the damn plug! Someone is inside! I tu się kończy. I tu się kończy, szanowni państwo. I teraz pytanie brzmi właśnie. I teraz pozostaje pytanie, co tam krzyczą? Spróbujmy teraz dokładnie skupić się na tych głosach. Nie wszystkie jestem w stanie tak na 100% ocenić, ale może będziecie mieli wtedy zadanie w komentarzach wyłapać. Chyba najważniejsze słyszę, ale zobaczmy jeszcze raz. Shut it down now! Shut it down now! Czyli wyłącz to natychmiast, tak? Ktoś mówi. Don't shut down. Drugi ktoś mówi, don't shut down. Tak mi się wydaje. I w tle cały czas słyszę help. Tutaj nie wiem. Tam nie wiem, czy jakieś przekleństwo nie poleciało. Tu nie jestem do końca pewny, co ta babka mówiła. Someone is inside, wydaje mi się, że tutaj poszło. Czyli ktoś jest w środku. Help, nie? Wydaje mi się, że w środku będzie Natasza, tak? Bo o tej Nataszy tutaj były informacje, że to ona prawdopodobnie jest tą ofiarą, która zginęła. Tam były jakieś notatki na temat tego, prawda? Ja nie mam teraz w głowie tych wszystkich treści notatek, nie przyjrzałem sobie ich, wiecie, na spokojnie nie analizowałem aż tak, bo nie wiem, czy w tej grze aż tak trzeba będzie analizować wszystko, ale czemu nie? Natomiast interesujący jest fakt, że rzeczywiście jest ta Natasza. Jest ten czarna postać, która wydaje się, że w którymś momencie rzeczywiście przyjechała tym samochodem. Więc są różne opcje, co możemy testować. Dzisiaj przede wszystkim zacznę na pewno testowanie od otworzenia wszystkich bram i niech sobie wszyscy wjeżdżają do środka. Zobaczymy, czy to napsuje, czy nie napsuje. Na pewno będę miał też za zadanie zrobić wszystko perfekcyjnie. Zwróciliście moją uwagę, że może powinienem zwracać uwagę na imiona i nazwiska. Nie tylko na rejestrację, czyli może rejestracja się zgadza, ale ktoś niewłaściwie wjeżdża na teren posesji. Być może jak wpuszczę odpowiednie osoby, to może będę w stanie zapobiec tragedii. Bo widzicie, że niewpuszczanie nikogo spowodowało dziwną reakcję. Dostaliśmy, nie wiem, coś się wydarzyło, coś bardziej niż gdy normalnie przechodziliśmy tę grę. Więc trzeba wyczuć, jakie momenty, jakie możliwości mamy, więc na pewno te dwa przejścia, tak, będę chciał zrobić. Puszczam wszystkich, jak również postaram się nie popełnić żadnego błędu. Z tego, co widziałem, to najtrudniejsze chyba osiągnięcie do zrobienia tutaj to jest nie popełnienie żadnego błędu na zasadzie wpuszczenie wszystkich dobrze i zabronienie wpuszczania wszystkich, których trzeba, nie wpuszczenie tych, których nie trzeba i jednocześnie nie patrząc w ogóle na ekranik, na komputer. Czyli tak naprawdę trzeba by sobie wszystkie te rejestracje spisać na kartce i nie korzystać z komputera. I prawdopodobnie wtedy jeszcze raz przejść wszystko bezbłędnie, nie? I to jest do zrobienia, bo wystarczy sobie wszystko spisać, jeszcze alfabetycznie posegregować, żeby było łatwiej, czytelniej, prawda? I wydaje mi się nawet, że coś takiego jestem w stanie spróbować, chociaż to będzie na pewno czasochłonne, bo sama gra, jak widzicie, pomiędzy kolejnymi autami jest dość żmudna czy monotonna. Jeszcze jest jedna rzecz, na którą zwróciliście uwagę. Mianowicie tam na dole, zobaczcie, prawda? Jest ten paseczek z kredytami. Ale co jest ciekawe, Kyle Horwood, to właśnie on jest chyba oznaczony rejestracją samochodową jako boss man, tak? Jako szef, jako twórca tej gry, więc on też jako siebie wrzucił do gry. Ale właśnie mamy Natasha Sign, która, widzicie, jest napisane, że jest voice, art, voice and Q&A. Znaczy QA, czyli quality assistance. Wydaje mi się, że chyba tak to się wyjaśnia. No ogólnie to jest testowanie, tak? Bardzo, w bardzo dużym skrócie testowanie gry. I mamy Natasha Sign. I wydaje się, że Andreas Stavas, Art and QA, też jest tam wymienione. To są osoby, które są wymienione. Chyba Dominik zwracał na to uwagę w komentarzach. Możemy jeszcze raz przyuważyć, czy jest Andreas Stavas. Ale najlepsze jest to, że Andreas Stavas ma inicjały jego to AS. AS pojawił się na kartkach
podobno Andreasa nie ma na liście. Podobno, z tego co wyczytałem w komentarzach, Natasza, no właśnie, czy Natasza Singh jest faktycznie, jest voice, więc może to jest właśnie głos Nataszy, tej, która zginęła najwyraźniej przy tym eksperymencie. I co ten eksperyment, ciekawe, czy dowiemy się wszystkiego z tej gry? To mnie najbardziej ciekawe, czy nawet znajdując nie wszystkie zakończenia, tylko trafiając na to właściwe zakończenie, coś się więcej dowiemy. Mamy też bonus, play bonus tapes. Ja bym chciał zobaczyć, czy to w ogóle jest możliwe. No i zobaczmy, tak naprawdę jak widzicie pojawiła się jedna na razie, czyli wychodzi na to, zobaczcie, że możemy sobie przeglądać te taśmy. W ogóle najlepsze jeszcze jest to, zobaczcie na dole, car collectibles found. Czyli można znaleźć jeszcze jakieś rzeczy, ale jak mamy znaleźć jakieś samochody, które są jak to się po polsku ładnie mówi? Kolekcjonerskie, o chyba to jest to słowo. Gdzie one w ogóle są? Żadnego jeszcze nie widziałem. Natomiast mamy mental notes, czyli wychodzi na to, że nie muszę. Wiecie, jak ja to interpretowałem, że muszę przejść 3 pierwsze endingi, żeby zdobyć dostęp do kaset. Okazuje się, że każdy ending z tych głównych, ending 1, 2 i 3, dają nam możliwości, każde pojedyncze daje nam możliwości odblokowania jakiejś kasety, więc odpalmy sobie jedną z nich i zobaczmy. Mental notes, czyli notatki umysłowe, mentalne. Zaraz, ale my tu... Łocie kurka! Ej, my tu sterujemy! To nie jest tylko dodatek, kaseta i koniec. Jesteśmy częścią tutaj. Ło, panie! No dobra. No dobra, i to powiedziane, że to one zostały dodane dopiero w Director's Cut, czyli poszerzają nam fabułę. Podoba mi się. Okej. To może tu nam troszkę więcej informacji dojdzie. Może to tutaj są do znalezienia te karty? Dobra, tutaj są jakieś informacje. Jedyne co tu mamy tak naprawdę, to mamy ten komputerek. Incident report. Pamiętacie, że było coś o jakimś incydencie? W departamencie Arc Division 1. Data 6 czerwca 96. Pracownicy... involved employees. Natasha Sine, Cara Montgomery and Andreas Stavas. Słuchajcie. Mam wrażenie, że myśmy słyszeli jakieś dźwięki? Słyszę? Czy mi się wydaje? Słyszeliśmy te trzy głosy. Słyszeliśmy help Nataszy, prawdopodobnie. Cara Montgomery, może to jest ta osoba, która krzyczała, żeby zakończyć to. I Andreas, który mówił, nie zakończmy tego. Don't shut down. Tak mi się wydaje. Detale incydentu są utajnione. No właśnie, zobaczcie, nature and extent of injuries, czyli natura i, no wiadomo, śmierć Nataszy Sine, tak. Ale jeszcze pytanie jest niepewne, bo nie znaleźli ciała. Ciekawe, bo weszła w jakiś, nie wiem, plener astralny, kurczę. Co dalej? Of course the body wasn't found, it went through classified. Oczywiście, że ciało nie zostało znalezione, bo przeszło przez utajnione. Proszę usunąć Nataszę ze wszystkich zapisków. Dodatkowe detale, informacje. Tape of incident supply to the director along with the full written report. Okej, okay, no to czyli jakby dyrektor dostał cały ten... kasetę dostał, tak? Razem z całym raportem. Press interact to exit. Czyli mamy informację o śmierci Nataszy. No ciekawe, 6.6.96. No dobra. W porządku. No one's on the line. Widzę, że interaktywność jest zawsze pod E. A zatem spróbujemy sobie wyjść. Czy da się wyjść? Wow! Okej. Okay. What the... Mental note to ma być, tak? Kurczę, jak w Stanley Parable trochę, albo... Okej, okay, pójdźmy, przejdźmy przez wszystkie te miejsca, bo tu widzę, że jakieś notatki są. Czy wiecie co, to może... To może być czas eksplozji, tak? Że tu wszystko eksplodowało, wykasztaniło się. Zresztą wydaje mi się też, że słyszeliśmy tam eksplozję na początku tego nagrania, co od tyłu słuchaliśmy. Jest notatka. Data nieznana. Dostałem wczoraj telefon oferujący mi pracę. Było to w miejscu, które się nazywa Nova Nexus i brzmiało jak miła robota. I im więcej o tym myślę jednak, jestem całkiem pewny, że nigdy nie składałem jakby wniosku o pracę w tym miejscu. Nie aplikowałem na tę pracę. W każdym razie mam zamiar ją wziąć.
Okej, okay, czyli on nigdy nie zgłaszał się, że chciał tam pracować, ale dostał telefon z propozycją pracy tam. Czy jakby wygląda na to, że nasz bohater został po prostu wybrany do tej pracy. Nie chciał tego, po prostu został wybrany. Zobaczmy, czy mamy kolejne. No, mamy kolejne elementy. Mamy tu kolejny, czy samochód można kliknąć? Nie można, ale zobaczmy notatkę. Data nieznana. Po tygodniach testów w końcu zaczęliśmy utajnione. Dzisiaj, dzisiejszy dzień był niesamowity. Mózgi na ścianach, tak? Utajnione, to było fantastyczne. Nawet słyszeliśmy kogoś... Słyszeliśmy coś dochodzącego z tego. Ale co to było? Było takie niesamowite, a jednocześnie znajome, tak? I teraz to jest ciekawe, zobaczcie, że słyszeli, że oni powiedzieli, że słyszeli, że coś stamtąd przychodzi, czyli jakby otworzyli, nie wiem, teraz mam wizję jakiegoś portalu do innego wymiaru. A zresztą to, co nad nami, nad głowami się pojawiło, nie? Były jakieś trzy obeliski i nagle z tych obelisków wystrzeliła jakaś moc, która doprowadziła nas do pewnego miejsca mimo wszystko, tak? Znaczy spowodowała, że zniknęliśmy. Na dobrą sprawę zniknęliśmy. Tak można by to nazwać. Tu mam jeszcze coś. Kolejną notatkę. Znowu data nieznana. Słuchałem tego dźwięku, który udało nam się złapać wiele, wiele, wiele razy. Zmienia się za każdym razem, ale to samo audio. Zastanawiam się, co będzie następne. Dobra, pewnie musimy wejść do windy jako ostatni krok. A nie, może i nie, bo zobacz, tu jeszcze jakieś drzwi. Ale interesujący jest moim zdaniem fakt, że słyszeli dźwięki, ale to samo nagranie brzmiało za każdym razem inaczej. I to jest fascynujące. Ciekawe, jaka historia tutaj się kryje za tym wszystkim. Mamy mnóstwo tutaj książek, ale nie wiem, czy możemy czytać wszystko. Data nieznana. Okej. Widzicie? I ten jest zapis, taki trochę lead-speakowy zapis. Taki, jak słyszeliśmy od ducha Nataszy, bo bym nazwał, że to tak naprawdę Natasza tam próbowała nas nachodzić, a jednocześnie widzieliśmy ciało mężczyzny. Tego czarnego, tego nie wiedziałem, kto to był. Więc mamy mężczyznę, mamy też ducha kobiety. Data nieznana. Oni nadchodzą, albo oni przychodzą, bo nie jest they came, tylko they come. Oni przychodzą. Pustka. Kryją się w cieniu. Ruin will ruin... Nie, ruin will rain upon us. To ciekawe. To ciężko przełożyć. Ruin will rain upon us. Zaleje nas. Ruina nas zaleje? Bardzo dziwne sformułowanie, które może zbyt... Staram się zbyt dosłownie tłumaczyć. Data nieznana. Okej. Okay. I mamy co? Pustkę, cienie, the call, wołanie albo dzwonienie, albo tak, że ktoś do nas zadzwonił. Brain hollow, pustka mózgu. Harm, czyli uszkodzenie. Tak? Okej, okay, zobaczmy kolejną. Jest tylko czas, 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 czas. It's only time. Ale tu, patrzcie, aha. I pomiędzy czasem nagle pojawia się śmierć. Jest tylko czas, 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 ale czemu jeszcze cień? To jest do zbierania? To jest collectible. Mały samochodzik, którego możemy dorwać we wspomnieniu. Pytanie, czy gdzieś wcześniej jeszcze był taki mały samochodzik, bo to może o to chodzić. O to chodzi! O to chodzik, żeby zbierać samochodzik. Patrzcie, dalej jest time, time, lost. Ale zagubiony, czy zagubiony czas? Mój czas. Sam czas. Okej. Okay. Tu też zobaczcie, jest jakiś bardzo specyficzny, dziwny obrazek. Jakby była właśnie ta pustka i coś wokół niej leci. Jakiś meteor? No dobra, no czas, 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 mój czas, zagubiony czas, matko boska. Dużo metaforyki, ale dobra. Wydaje mi się, że drzwi są ostatecznym przejściem, wyjściem z tego wspomnienia, natomiast ja bym chciał mimo wszystko odwiedzić... Tu mam jeszcze kartkę, proszę bardzo, nieznana data. Zauważyłem, czy złapałem się na tym, że gapiłem się w mrok o wiele częściej ostatnio. Coś rusza się w cieniu. Pięć nóg, żadnej skóry, tylko kości. Wypowiedzieli moje imię. Odpowiedziałem. Jedyne co pamiętam później to smak
żelaza w moich ustach. Crimson droplets on the floor, czyli szkarłatne krople na podłodze. To może oznaczać krew, tak? Jeżeli czujemy metaliczny posmak, zwykle jest związany z krwią. Szczególnie jak widzimy czerwone, tak? Krople na podłodze. Jakby zbadali, tak? Trzeciego stopnia, kurczę, spotkanie. O! Jest ta łapa też, tak? Którą też staram się... Ja wiecie co, ja się bardzo mocno wkręcam w tematykę. Jak widzicie po intro, może widzicie też po outro, mega uwielbiam wkręcać się w klimatykę gry i starać się ją powielać. W sumie to wszystko będę też spikselować. Myślę, że teraz będzie spikselowane bardziej intro i outro, bo w końcu gra też jest taka jak na PSX-ie. PlayStation pierwszym chociażby, tak? Taka stylistyka. Więc ja uwielbiam, więc jak widzicie, że ja zmieniam intro czy outro, już wiecie, że jestem wkręcony. O! Telefon. Okej. Tom, a wiecie co, może rzeczywiście to jest ta placówka, będziemy starali się dowiedzieć więcej. Zanim odbiorę, na początku się chcę rozejrzeć. Czy może są znowu jakieś notatki ważne, które warto przeczytać? Na razie nie. Nie jesteśmy w stanie nawet rozpoznać, co jest powiedziane na tych monitorach, ale być może tutaj gdzieś będzie, słuchajcie, jeszcze jakiś samochodzik do zebrania. Mamy, zakładam, wiecie co, że skoro są trzy filmy, to może na każdym filmie są dwa samochody do zebrania. To jest taka moja szybka asumpcja matematyczna. O, co to? No to jest samochodzik. Z początku myślałem, że to jest, wiecie co, jakiś pilot, ale nie, to był samochodzik. No to mam drugi samochodzik, jestem zadowolony. Widzicie to? I to też jest mega fascynujące. To mnie mega ciekawi. Ta pieczątka, słuchajcie, widzieliśmy ją za latarnią w którymś momencie. Znaczy, to jest bardzo ciekawe. Są jakieś gwiazdy, są jakieś kropelki, może krwi, coś, co wygląda trochę jak kieliszek, ale chyba nim nie jest. Jest coś zapisane chyba w nieznanym języku? Nie wiem, co tam jest napisane wokół tej pieczątki, nazwijmy to, ale ta pieczęć pojawiła się już gdzieś kiedyś. Na ścianie, pamiętam, chyba za latarnią, ledwo ją wypatrzyłem nawet. I ona się pojawia tu po raz kolejny. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam historie, które mają tak mało powiedziane i trzeba sobie to budować, jak z puzli. Odbierzmy telefon zatem. Yes? Sir, we're ready for phase 3. Issues. Everything seems clear. Natasha has gone into the Ark to check on the devices. Temperature. It's sitting at 10 Celsius right now. Wait, the system just activated. Death. Okej, okay, watched mental notes. Nie zdążyłem przeczytać wszystkiego, co było na ekranie przed tym. Okej, okay, no podoba mi się to, że te dodatki teraz dodane, tak? Te kasety są interaktywne, że w sumie przeżywamy to, tak? Dowiadujemy się więcej o historii i tu się dowiedzieliśmy, że co? Że znowu, że Natasza, ale najlepsze to, że wiecie co? Ten dyrektor gadał strasznie sztucznie. Powiedział nagle death, śmierć, jakby wiedział, co się dzieje. Wiedział, co ma się stać. Czy ten dyrektor został jakoś, nie wiem, chciałbym być obezwładniony, albo jakiś jego umysł został przejęty w jakiś sposób? Czy co może być? Nie mam pojęcia. Dobra. Słuchajcie, robimy teraz gameplay. Tak, lecimy. To też była ciekawa rzecz. Chciałbym spróbować teraz, tak jak mówiłem, 9 lipca mamy, tak? Tam było, pamiętacie, 6 czerwca była ta zagadkowa śmierć, prawda? Ja teraz... O, i ma... Aha, i tutaj te samochodziki lądują. Piękna sprawa. Otwieram. Teraz jest przejście, etap taki, że będę chciał po prostu wszystkich bez pytania, bez rozmowy, po prostu wpuszczać do środka. I zobaczyć, co się wydarzy, tak? Każdego chcę wpuścić. Bez wyjątku. Prawdopodobnie... Jezus, ten dźwięk. Prawdopodobnie... Nie mam pojęcia, czy to zrobi coś wielkiego? Czy to jest jakkolwiek prowadzące na do czegoś? Wydaje mi się, że kluczowe decyzje są ważne. Czyli na przykład, wiemy, że bardzo specyficznym autem podjeżdża ten człowiek. Nazwijmy go The Man in Black. Nazwijmy go Facet w czerni. Jak z jednego z moich ulubionych filmów. Czyli właśnie Man in Black. Oczywiście mówię o pierwszej części, druga była straszną kiszką. Dla mnie trzecia
Trzecia była spoko. Trzecia mi się podobała. Nie tak jak pierwsza, ale na pewno ja bym w ogóle usunął z pamięci drugą część Men in Black. Natomiast pierwsza to jest klasyk, znakomity humor, pomysł. Świetnie, świetne role Willa Smitha i Pana Zmarszczki, więc jak dla mnie jeden z najlepszych filmów sci-fi. Science fiction po polsku. Natomiast tak, nazwijmy go Facet w czerni. Nie wiadomo, kim jest ten człowiek. Mamy jakby historię Nataszy. Natasza jest też ciekawa, ciekawą osobą. Jej historia oczywiście. Kurczę, myślałem, że może kiedyś da się wejść do środka jednak. Na razie przepuszczamy samochody. Bez względu na to. Potem będziemy sobie znowu jakby analizować imiona, nazwiska, rejestracje i tak dalej. Tak mi się wydaje, żebyśmy to spróbowali. Na razie po prostu wpuszczam wszystkich. Wykonuję najgorszą robotę. Znaczy, wykonuję moją robotę najgorzej jak się da. Tak? Innymi słowy. Dobra, ja bym chciał zobaczyć w komputerku. Wydaje mi się, że to jest zawsze ten sam zestaw pięciu... Oho. Ten sam zestaw pięciu... Jest odliczanie, tak? Ten sam zestaw... Jest Natasza, zobaczcie, jest Natasza Singh. Akurat ją znalazłem po lewej stronie, R8, nie? No właśnie, R8, ona była wtedy, też miała chyba R8. Wydaje mi się, że jeżeli... Ja też nie analizowałem tego, ale jeżeli są tutaj... Według... Że tak, ułożę to zdanie ładnie po polsku w końcu. Wydaje mi się, że to jest zawsze ta same pięć... Te same rejestracje, te same osoby, z tymi samymi rejestracjami, te same pięć stron, ale może są mieszane. Może to po prostu jest wymieszane, żeby było trudniej. Top Dog. Widzę, że jest. Jest Bossman, Kyle Horwood, czyli oczywiście autor tej gry. The Dawn. Zostaje. To było, widzieliśmy wcześniej. Patrzę na te... Też patrzę na Robina Rumpunena, tak? Jest napisane D361 Il. Gdzieś tam szukam słowa devil w tym, nie? Ale to już pewnie jest za duża zabawa. Też jeszcze jakiś głus nawet jeszcze jest, tutaj widzę. Patrzę... Good Boy też oczywiście jest. I co tam jeszcze? No i chyba wychodzi na to, nie widzę tego newbie, ale może pominąłem. Wydaje mi się, że kiedyś newbie był. Jeszcze FBO jest jakieś. Czy jest gdzieś ten newbie, czy ja go pominąłem? Pamiętam, że on był. Kiedy graliśmy po raz pierwszy. Wygląda na to, że tutaj... Bossmana widzę. Ej, nie widzę newbiego, czyli jednak... Wiecie co? Może być jednak tak, że nie ma... Że to jednak jest jakaś większa pula. Nie, nie widzę newbie tym razem. Kurczę. To musimy jakoś... zdiagnozować. Error code, tak, ten sam. Mam go spisanego w razie czego. Aha, samo się otworzyło. Wydaje mi się, że po prostu, wiecie, jest większa pula. Zostawię wam to do analizy. Tak, ja się skupię tu bardziej na fabule, na tych kartkach. Natomiast, co bym chciał, żebyście przeanalizowali, tak, żeby się pobawić wspólnie. Jak to jest z tymi nazwiskami? Mamy już trzeci gameplay, tak? I możemy jakby, możecie to zobaczyć, przeanalizować przy pierwszym, przy drugim, przy trzecim podejściu, jak wyglądały nazwiska. Czy to jest tylko losowość? Czy pojawiają się nowe nazwiska? Znaczy, wydaje mi się, że na pewno pojawiają się nowe nazwiska, bo newbie teraz zniknęło mi, chyba że jestem ślepy, bo może być tak, że nie zauważyłem, tak jak ostatnio nie zauważyłem innej osoby. Też przyznaję, że nie zauważyłem. Tu mamy znowu tak. To znamy, tak? Okej, okay, we have a few accidents, AS, tak? Tylko tak naprawdę ten AS, który... Teraz mi zamknęło wyjście. Ten AS, który wcześniej był osobą... Andreas, jak on tam się nazywa jakoś? Był osobą, która... A tak, ale wiecie, to była ta osoba, która krzyczała don't shut it down. Czyli tak jakby on był za tym, żeby to wszystko jednak robić, tak? On jakby był wkręcony w ten cały eksperyment. W ogóle my tu widzimy tego Andreasa? Czekajcie. Te drzwi się od... Ja bym chciał, żeby były otwarte te drzwi, bo nagle się zamknęły, tak jakby ktoś... Wcisnął ten przycisk i jest niebieskie auto. Wypatrzyłem niebieskie auto, tak? No mam ten moment, kiedy człowiek w niebieskim aucie się patrzy. Oczywiście teraz będzie mógł wjechać do środka, prawda? Bo wszystko jest otwarte, ja się kompletnie nie przejmuję tym, co się tu dzieje. Notatki powoli się pojawiają. Pojawił się właśnie ten symbol. Ta pieczątka, tak nazywam to pieczątką. Więc... musimy zauważyć, jak on ma rejestrację. Może wy już pamiętacie z poprzedniego gameplayu, może zwracałem uwagę też na rejestrację tego niebieskiego samochodu. No postarajmy się zwracać uwagę tym razem. Tak? Drzwi są... otwarte, tak?
Pytanie, czy powinniśmy odbierać telefon? No właśnie, czy teraz rypnęło. Rypnęło tak jak wtedy. Teraz to jest niebieski samochód? Czy to jest dokładnie ten? D4. Zobaczmy, kto był pod D4. To był dźwięk też, tak? D4. Czy my widzimy, kogo myśmy tu wpuścili? Szybko patrzę. Czasami mogę przeskoczyć oczami to, co najważniejsze. D3 widzę tylko. D3, boss. Tutaj to, R8, to wiem. Wiecie co? Ja nie widzę D3. Top Dog jest jeszcze, Nelson Costa. Nie widzę. Nie widzę nikogo, kto by miał rejestrację D3. Czyli prawdopodobnie ten mężczyzna. Zakładam, że to jest ten mężczyzna. Man in Black. Że to jego wpuściłem do środka. Na to wygląda. Na to wygląda. Oczywiście, tak jak mówię, następny przebieg będę chciał zrobić tak zwany perfekcyjny przebieg. Postarać się po prostu wpuszczać tylko te osoby, które trzeba. Może też coś powie. No właśnie, dyrektor traci umysł, ale ostatnio też tracił. Widzicie, to się jakby potwierdza, tak? Że on też to, co mówił, mówił po jednym słowie, mówił jak, kurde, zahipnotyzowany. Prawda? Więc jest to intrygujące. Ale jak można, mnie to fascynuje, jak można w prosty sposób, prostym zabiegiem, jedną sceną i tak naprawdę wieloma modelami tak tylko samochodów i trochę tekstu dać i czuć dobre dźwięki, można stworzyć naprawdę niezłą historię. To mnie zawsze fascynowało w grach. Stworzenie prostego pomysłu na grywalną grę. Tak? To jest dla mnie zawsze najwyższego sortu... najwyższego sortu zabieg, który bardzo doceniam. Dobra. Tak, wiem, Natasza, chcę, żebym spojrzał za siebie. A co, jeżeli ja wytrzymam i nie spojrzę za siebie? Oj, nie. Nie chciałem. Nie chciałem tego. Pytanie, czy wytrzymam to, słuchajcie. Zrobimy test. Wytrzymam całkowicie, absolutnie. Zobaczymy, ile będę musiał poczekać natomiast, ale postaram się nie obracać za siebie. Czyli nie powodować... Znikają tam te pasy, ale to jest chyba efekt tylko wizualny. Spowodować, żeby nie obracać się. Czy to zablokuje mi fabułę, czy ja muszę zobaczyć tamto prześcieradło, a najlepsze jest to, czy muszę do niego podejść. Bo to też jest jakiś trigger według mnie. Dobra, na razie słuchajcie, widzę, że... nie wiem, minuta minęła? I nic. Nic nie rusza się, nie ma żadnego... Nie ma kontynuacji, ale wiecie co, ale... Trochę jakby... Światło mrygnęło, jak zacząłem się ruszyć, ale nadal nie spojrzałem za siebie, tak? Otworzyłem sobie drzwi... No jakby się trochę więcej działo, mimo wszystko... Ale nadal nie spojrzałem za siebie, ale samochody też nie przyjeżdżają. Dobra, dochodzę do wniosku, że muszę się spojrzeć na tego ducha. W inny sposób nic innego się nie dzieje. Więc jest duch, ale postaram się na razie odpuścić sobie podchodzenie do niego. Choć też mam wrażenie, że trzeba do niego podejść. Są pewne motywy i pewne elementy, które muszą się wydarzyć, żeby prowadzić dalej narrację. Prowadzić nadal fabułę do przodu pchać. I wydaje mi się, że to jest ten element. Że to prześcieradło musi upaść. No na to wygląda. Na to wygląda. Jeszcze drzwi się otworzyły. Dopiero teraz samochody jadą, widzicie? Nie mogę tego podnieść w żaden sposób. Nie mogę nic z tym zrobić. Ale przynajmniej puściliśmy do przodu fabułę. Tutaj zamknąłem drzwi przez przypadek. Nie ten przycisk kliknął. To włączymy go jeszcze raz. Niech się otworzą. No cóż. I w ogóle też mnie ciekawi to... No dobra, to są cztery... lampa, są cztery słupki. Jeden słupek jest lekko potrącony. Aha, okej. Okay. Słuchajcie, mamy ten sam ending. To samo zakończenie, które mieliśmy wcześniej. Teraz może przyuważę, że rzeczywiście się podnoszą jakieś te... No tu się pojawiło. Tu też, zobaczcie, wychodzi. Okej, okay. Wychodzą skądś te trzy
obeliski i znowu strzelają tą dziwną wiązką, tak? Czyli jakby mamy to samo. To samo, co już widzieliśmy, chyba że coś się zmieni małego, ale... Jak widzicie, wpuszczałem wszystkich versus... Nie wpuszczałem nikogo? Może tu jestem bezpieczny, może mogę coś zrobić? Nie. Niewiele to zmieniło. Mamy jeszcze raz ten sam recording, tak? Ending numer 5, tak? No dobrze, więc jak widzicie, wpuszczanie wszystkich, bądź nie wpuszczanie nikogo, ma jakąś wspólną... Jedziemy jeszcze raz. Ma jakieś wspólne podłoże, prawda? Nie wiem, jakie dokładnie, ale jakieś ma. 9 lipca. Więc teraz spróbujemy, mam nadzieję, że wspólnie, tak, bo widzę, że czas, tutaj naprawdę mamy tyle czasu, ile chcemy. Porównywać teksty, patrzeć na te i wpuszczać tylko te osoby, które trzeba, nie wpuszczać tych, których nie trzeba. Bo zobaczcie, tylko wtedy, kiedy wpuszczam, pojawił się tutaj, zobaczcie, tutaj facet się ten nie pojawia w czerni, tak? Czyli on, bo on został wpuszczony wtedy prawdopodobnie, tak? To nie jest chyba ten niebieski samochód, chociaż teraz na każdy niebieski samochód patrzę w podejrzany sposób. The veil between is thin, the alignment is happening. Okej. Okay. Widzicie? Alignment is happening, czyli mówi, że jakieś wyrównanie, tak jak na przykład, nie wiem, wszystkie planety wyrównują się na przykład w linii, nie? A mówi, że to coś się dzieje. I kto to mówi? Czy coś... A wiecie co? Ale tak naprawdę my nie wiemy, kto to jest. Is there something wrong? Nie możemy potwierdzić, kim jest osoba, która tu siedzi. SP1-1S. Mam wrażenie, że znam te w ogóle. To... Najlepsze jest to, że nie możemy sprawdzić, kto to jest. Ziewa. Will you let me in? Hurry up. Patrzę, czy to widzę, że są stałe teksty później już. Nie możemy potwierdzić, kim jest dana osoba. W sensie możemy tylko zobaczyć rejestrację. A zatem nie ma czegoś takiego jak sprawdzanie imienia i nazwiska. Niestety, możemy jedynie patrzeć, co jest. Znaczy, widzę, że jest jakaś mieszanka. Teraz jest good day. Co ciekawe, Andreas Stavas, zobaczcie, ma good day i good boy też jest, jest newbie tym razem, zobaczcie też, tak? Więc jest jakaś pula, większa niż obecnie, która pozwala nam zdecydować co i jak. Dobra, szukamy ST1, jak nie znajdę szybko, The Don też jest i Bossman oczywiście też jest. Do it yourself, widzę też jakieś tam coś... ST1... Ej, piękne jest to, że ja nie widzę. Nie, jest, to było SP11S, tak? Eri Tanaka. SP11S. Takie coś widzę. Ostatnia osoba, która była na liście. SP11S. Zgadza się. No to oczywiście robimy tak, że o, wpuszczane jest. I lecimy do następnego kolegi. Odjeżdżę teraz. Biały van. VK3. Zapomniałem oczywiście, że muszę zamykać. Dobra, zobaczymy, czy VK3 powinien być wpuszczony. Nie wiem, czy udało mi się zapamiętać wszystkie... Okej, mój błąd. Mój błąd, zapomniałem, że muszę... Zaraz zresetujemy, jeżeli popełniłem błąd. Ale jeżeli VK3... Nie wiem, co jest dalej. Mam nadzieję, że to wystarczy, jak będzie VK3. Fat Cat w ogóle mamy napisane jeszcze. Okej. VK3... Jest! 96Q. Travis Rodriguez. Miejmy nadzieję, że VK3 i on ma dalej 96Q. Że dobrze, że go wpuściłem. No ale tym razem już patrzmy dokładnie. I'm gonna work my way up to the top. There is no more late nights and taking orders of anyone. You just watch this space. Jest ktoś, kto chciałby się wspinać po szczeblach kariery. I B5-26F. B5-26F. Sprawdzamy wspólnie. B5-26F jest Michael Kopp. B5, BE5-26F. Powinno się zgadzać. BE5-26F. Jak najbardziej. Zgadza się. Czekaj, mogę wskoczyć na ten samochód. O, spacja też działa. Okej, spacja też działa do... Do tej pory naciskam E, ale spacja też działa jako przycisk do interakcji. Kolejne żółte auto podjechało. You walk too slow, I would have just been easier for the both of us if you just opened the gate rather than plod along at a snail's pace. Ten ktoś narzeka, przepraszam, narzeka, że bardzo wolno chodzę.
Tak, żebym się pospieszył i to kurczę otworzył. Głust, ja nawet go pamiętam. Pamiętam, był ktoś, kto miał taki bardzo specyficzny głust. To nie jest Papers, Please, że musimy aż tak. Paweł Więcek. Wiecek? Wygląda jak Polak. Głust. To akurat pamiętam. Dobra, jego wpuszczamy, bo jest na tym, ale też zastanawiam się, czy gdzieś powinno być O zamiast 0. Ale tak jak mówię, to nie jest Papers, Please. Tu raczej gra nie będzie nas wymagała tak perfekcyjnego sprawdzania. To, że sprawdzamy, kto wjeżdża, wyjeżdża, jest tylko dodatkiem do tej gry, a nie główną mechaniką. Tak? Cały czas jeszcze mam ochotę sprawdzić, czy może mnie zgnieść. Czy może mnie zgnieść. Ta. Brama. To jest dla mnie tak mega fascynujące, czy ona może mnie zgnieść, chociaż nie wiem, czy przypadkiem nie jest też tak, że. No niestety. Tak, radio. Po trzecim samochodzie jest radio. Że nie zgniecie mnie, bo nawet nie mogę wejść. Co nawet sprawdzimy to? Czy ja mogę przejść za te tekstury, tak? Żeby przejść za te tekstury tak, żeby móc, wiecie, dojść do tego momentu, że możemy coś jednak stłamsić. W ogóle zastanawiam się, czy ten Man in Black, facet w czerni, jest przypadkiem właśnie z innego wymiaru. O, szlak. Do you really need to check my plate with the system? You are killing me here. Okej, czy na pewno musisz sprawdzać? Oczywiście, że muszę. RR677G. O, ładna rejestracja. RR677G. 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 Arianna Gale Winter. Lab Support. Wiecie co, ja tak sobie lubię pomówić to bo ja nie zapisuję tego na kartce. Oczywiście mógłbym też robić taką rzecz, po prostu mam kartkę pod ręką i zapisuję te numery. Może też tak zrobię, żeby nie mieć wątpliwości, że popełniłem błąd, jakąś lamę. Może sobie karteczkę, będę teraz notował. To po to, żeby też nie gadać, bo ja gadam do siebie w głowie, żeby po prostu zapamiętać to lepiej. Tak, to był czwarty samochód. Możemy liczyć, ile samochodów przejechało. To był czwarty samochód. I zobaczymy, czy będzie się coś zmieniało w fabule. Po trzech samochodach? Okej. Po czterech telefonach mamy telefon i error code. Tak, po trzech samochodach pojawiło się radio. Zobaczymy, może też będzie miało to znaczenie. I was playing this horror game last night, it was more of a psychological one, it reminded me of this place a little too much. Grałem jakąś grę, jakiś horror gra, który przypominam o to miejsce. YY877U. No właśnie. YY877U, zapisałem sobie, żeby mieć jeszcze tutaj. Dobra, YY8. Jak będę nie znajdywał, to będę starał się. Jest! Frederick Ross. Jak będę nie znajdywał rejestracji, będę starał się jeszcze raz sprawdzać dla pewności. Dobra, to samolot. Boże, samolot leci za oknem. Wy tego nie słyszycie, ale kurde, leci mi samolot za oknem, się zdziwiłem, co za dźwięk nowy. Nie powinno go być w tym momencie, nie? Widzę, że kartki też się pojawiają. Albo ich nie zauważyłem przy pierwszym przebiegu, albo one przy pierwszym przebiegu po prostu się nie pojawiały, żeby nie było za łatwo. Bałem się, że tak może być właśnie. Czy zdążę trafić? Kurde! Wiecie co, bo ja próbuję zdążyć, wiecie, trafić, żeby zamknąć bardzo szybko. Tak, tu mam jeszcze raz tę notatkę. To był piąty samochód. Wiecie co? Myślę, że mogą nas... Może mnie tam... Chociaż nie, dobra, zobaczcie. Chyba dochodzę do ściany i ta brama mnie jednak nie zgniecie. No mam takie pomysły na różne eksperymenty, bo jakoś te 7 zakończeń trzeba zdobyć, prawda? Mamy radio. Dobra, to był piąty samochód. Znowu radio się odzywa po piątym samochodzie. Rysuję sobie tak zwaną szkic wydarzeń. O, i teraz się samoczynnie zamyka, to też jest chyba... O, skryptowane, zawsze tak się dzieje. We hope we don't get another emergency lockdown again. I was stuck in the office 6 hours after my shift was supposed to end. Ugh, do I have to go in? Dobra. On ma nadzieję, że nie będzie znowu jakiegoś lockdownu. GFO 14U. GFO 14U. Może dobrze, nie ma GTFO.
Zobaczmy, czy jest pan GF... O, gdzieś tutaj. GWO na razie widzę. A GUS, no oczywiście. GFO. Zmieniają się na pewno te rejestracje. Teraz już mam pewne, że tak jest. GFO. GFO, GFO, GFO. Nie widzę na razie. Jest. Arnold Woodpecker. Takie nazwisko. GFO 14U. Wszystko się zgadza, nie ma żadnego błędu. Zapraszam do środka. Zgadza się pan. A zaraz zrobimy test. Jak tylko ruszy samochód, postaram się nacisnąć przycisk i zobaczę, czy uda się go z tekstury wcisnąć. I co? Nie, jest wyliczone tak, że się nie da. Szkoda. Dobra, to był samochód numer 6. Na to wygląda. 6 samochodów przeszło. Patrzcie, podjeżdża teraz niebieskie auto. 3 szyby. Niebieskie auto i człowiek w czarnym. Tak? Ale co ciekawe, on zawsze jakby towarzyszy... towarzyszący jest obok niego zawsze jakiś samochód, nie? Więc to mnie ciekawi, czy ten samochód jest... losowy? Hey, between you and me, my novel should be released this year. Fancy reading it? It's about an outbreak at a lab. Good day, let me in and I'll give you a free copy. Ten gość chce mi sprzedać swoją książkę, którą będzie pisał. Za darmo, jak go wpuszczę. Zobaczmy. NBO 71C. Zapisuję sobie. NBO 71C. Dobra. Zobaczmy. Cały czas jeszcze z przyzwyczajenia shift ciskam. NBO. 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 Fatcat mnie cały czas rozwala. NBO. NBO. Myślę, że ten nie powinien... A jest! Jest! Phoenix Gray! A. Brat Nataszy. Kuźwa. NBO 71C. Wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że nie są jakieś akcje typu, wiecie... to nie są akcje typu, to jest 0, a nie O, a zamiast O, nie? Że takie jakieś takie dziwne, krzywe akcje. Ten koleś zawsze obserwuje wjeżdżanie 7 samochodu. Ciekawe, czy te analizy mają sens. Zaraz odjedzie. Niebieski van. No dobra, czyli co, odjeżdżasz, człowieku? Ale to dziwne, no wydaje mi się, że to nie powinien być żaden... To nie wygląda jakby to była... Znaczy to, ten człowiek w czerni pojawia się... Tak, behind you. Chociaż w sumie było puknięcie przed zniszczeniem, przed boom. Tak? Czy mamy teraz eksplozję? No i mamy też telefon. Sobie zaznaczam małymi ikonkami, żeby jakoś ułożyć to. System failure. System failure. Dobra, i teraz system zaczyna siadać. Kartki i tak się pojawiają. No i właśnie. I przyjeżdża. Niebieski van i... I z jego przyjazdem jest oddech. To jest ciekawe. Dobra. Z przyjazdem tego wozu i co on nam powie? To nowa Nexus, prawda? Today's my first day. I znowu ten AL title lost. Tak? On się spieszy. To jest mój pierwszy dzień. No i zapiszemy sobie go tym bardziej, bo D4 wydaje mi się, że się powtarza. T93. I to jest... Napiszę go blue niebieski, że to jest samochód. Blue niebieski, czyli podejrzana marka. Dokładnie moim zdaniem ten model, który był z panem. Dlaczego? Pod F przez przypadek tu jest latarka? What? To ja muszę chyba rzeczywiście manual przeczytać jeszcze raz. O ja cię panie, oto ma latarkę. Co za problem? Bardzo miły jest. Pod F jest latarka. Holy shit. Dobra, szukamy D4. Mam nadzieję, że było D3, ale może D4 jest też. Dobra, gdzie jest pan D4? Tutaj mamy tak. The Don. NBO wpuszczaliśmy. D4. Wiecie co? Nie ma go. Nie ma go. Nie ma DE4 dzisiaj tu na liście. Ja sprawdzam jeszcze raz. Idziemy teraz w tył. Sprawdzam jeszcze raz, czy jest D4. Może nie zauważyłem. Poprzednio zauważyliście, wytknęliście mi, że nie zauważyłem.
Słusznie oczywiście. DE4. BE5 widzę, ale... DO4 widzę. Ale to się nie zgadza. Nie ma. Newbie jest. DE4. Good boy. Good boy, good day. Nie ma. Moim zdaniem nie ma. Niebieski samochód próbuje wjechać, kiedy nie powinien wjechać, także... Bardzo przepraszam pana. They don't call in an emergency, so you can take your time. You need to leave now. Nie wpuszczamy. Wyślę mu SOS-a, kurczę. Świetnie. Wiecie co, może też spróbujemy poświecić tą latarką, skoro odkryłem, że jest latarka? No właśnie. Na coś poświecić tym światłem, chociaż teraz... No spoko, że jest latarka. O Jezus! Dobra, jedzie kolejne auto. Co mi powiesz ciekawego, panie? If anyone asks, you didn't see me. Mind getting the gate open, so I can sneak in? Gdyby ktoś spytał, nie widziałeś mnie. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, LD8. 76S. Ej! Dobra. Kurde, no to światło. Aha. Dobra. LD8. Bo nieodebranie telefonu też tam było częścią, tak? Jednego z zakończeń, wydaje mi się. LD8. Tu się zamknęły drzwi. Dobra, poszedł, te drzwi zamykane się. LD8. Ty. Ciekawostka jest taka, słuchajcie, że przed aktualizacją do Director's Cut podobno wszystkie auta zawsze przyjeżdżały w tej samej kolejności. Nie było randomizacji. Więc teraz jest po prostu ciekawie. LD876S, zgadza się. Melody Luna. Jest pani obecna. Mogę panią wpuścić. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie popełniłem lamy z tamtym, ale tam było, no, trzy pierwsze literki się zgadzały, więc zakładam, że to było w porządku. Ten jeden, co zapomniałem zamknąć drzwi. Już zamykamy od razu. A no tak, to jest to. Po to jest tutaj dzwonienie, żebym nie mógł zauważyć ducha od razu, jak dobrze pamiętam. Więc to jest... Samochód był numer 9 w tym momencie. Jak dobrze liczę. To był 9 samochód. Podjechał samochód numer 10. I'm going to miss this place after tonight. Shame about that really. See you around. Mind letting me in one last time. On mówi, że będzie mu brakowało tego miejsca. To jest jego ostatni raz, kiedy tu przybywa. Co też jest ciekawe, tak? ZQ329B. I zobaczmy, czy pan jest obecny. Oczywiście kartki czytaliśmy te, tak? Keep running on them test. We've done so many tests. We've done the measures head on wheel. Tak, to czytaliśmy. Tam ktoś zwraca uwagę, czy przypadkiem czytałem tę notatkę, ale tak, ta notatka jest przeczytana. Jest, znalazłem go. Prawa strona. ZQ329B Abel Vargas. ZQ329B. Wygląda na to, że koleś faktycznie tu pracuje. Można go wpuścić, to było auto numer 10. Jak dobrze liczę. Tak. Trzy auta po sobie, po wybuchu, wjeżdżają. Zamykamy oczywiście za nim. No i teraz powinno zacząć się dziać. Przyjechał czwarty samochód. Od kiedy wybuchło. Enjoy your last day, friend. I'm coming for your job. Okej, ten koleś mówi, że zajmie moje miejsce. Tak? Ciesz się ostatnim dniem w pracy. FV6180. Sprawdzimy typa. Dobra. Słuchajcie, nie widzę go na liście, więc sprawdźmy go jeszcze raz razem, wspólnie. FV6180, przypominam. FV6180. Nie widzę go tu. Nie widzę go tutaj również, FV6. Nie widzę tutaj FV6. FV6, nie widzę go również tutaj jeszcze raz. FV6 nie ma i tu FH9 jest. FV6 nie ma. No jak? Dwa razy sprawdziłem, nie widzę. Więc przyjeżdżam po ciebie jutro. Kolego, możesz se przyjeżdżać, tylko problem jest taki, tak, że nie macie na liście. Więc wypad. To był 11, czyli pojawiła się jeszcze kolejna łapa. To był 11 samochód. 4 samochody po sobie. Po wybuchu. W tym pierwszy był tym dziwnym, podejrzanym niebieskim. Look behind you, tak?
No właśnie, jak widzicie i dobrze wiecie, już wiemy, że musimy wejść w interakcję z tym duchem. No właśnie. I mamy kolejną nadjeżdżającą osobę. 12 samochód. No właśnie. Help me. Boję się, tak? I to jest R8031. R8031. Tak. R8031. Wiemy też, że nie będę na razie odbierał telefonu. Ale wiecie co, odbiorę. Dobra, odbiorę. Tak, ona mówi, że mam jej po... Ło, ten... zniknął! O-o! A to było to, okej. Dobra, czyli... Ale mamy Employee of the Month, szanowni państwo. Okej. Okej. To znowu on. I to jest też ending one, szanowni państwo. Ale tym razem udało mi się zrobić tylko przejście perfekcyjnie, bezbłędnie. Zrobienie wszystkiego bez błędu. Nie wpływa na fabułę. Tak? Nie wpływa na fabułę. Udało się zrobić natomiast achievement, że nie popełniłem żadnego błędu podczas sprawdzania wejścia, wyjścia. To znaczy, że te właściwe triggery tego, co należy zrobić, bądź czego nie wolno robić, siedzą gdzie indziej. Tak? Pytanie brzmi, czy na przykład nie ma znaczenia, kogo będziemy po drodze wpuszczać, bo to może być tak, że nie ma znaczenia, czy odeślemy, czy wpuścimy, natomiast może mieć znaczenie wpuszczanie bądź nie wpuszczanie odpowiednich ludzi. Zobaczcie, że teraz tak naprawdę odebraliśmy telefon. Co zrobiłem? Odebrałem telefon, nie wpuszczając Nataszę do środka. Znaczy tego samochodu, który był Nataszą. A chyba poprzednio wpuściłem do środka, tak mi się wydaje. Wpuszczałem wszystkich też również w poprzednim przebiegu. Łącznie z Nataszą. Wszyscy, którzy chcieli tam wejść, ale nie mogli, wjechali. Więc jak widzicie, wpuszczanie samochodów, poprawne wpuszczanie samochodów, nie wpuszczanie żadnych samochodów, nie ma wpływu na ending. Na ending ma wpływ to, co robię poza tym. Więc jak macie jakieś pomysły, co można by zrobić? Co zrobiłem? Można też zrobić listę, jakich rzeczy dokonałem, żebyśmy nie pogubili się w tym, co zrobiłem, a co trzeba zrobić. I zobaczymy, które decyzje mogą wpłynąć na to, co się dzieje, tak? Przede wszystkim odebranie telefonu. Ostatni raz też było też tak, że nie odbierałem telefonu, był achievement za missed call i to chyba też dawało inny ending. Chociaż tak naprawdę dalej mam tylko ending 1, 4 i 5. W czym jeden to wpadłem po prostu pod samochód. Więc gdzie są te momenty, które powodują, że robimy coś albo czegoś nie robimy, osiągamy coś albo czegoś nie osiągamy? Może ten mężczyzna, który do nas wtedy przyszedł, może powinienem rzeczywiście nie odbierać telefonu. Ale co by się wtedy stało? Ja skoro ten mężczyzna przybył, może to ma znaczenie. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Gramy dalej. Security Booth, kolejny odcinek za 2 dni, bo wydaje mi się, że to jest na tyle krótka gra, że moglibyśmy pokminić. Dzisiaj zobaczyliśmy pewne inne opcje, udało się zdobyć achievementa. Nie do końca ten achievement pociągnął za sobą kolejny ending. Więc trzeba zacząć kombinować, robić testy. Ode mnie jak zawsze wielka piona. Trzymajcie się i do zobaczenia za 2 dni. Cześć!